tym sensie. Przynajmniej wiem mniej więcej co robisz tam jeszcze przy okazji. No, no, no. Co, jak ci się podoba Mąk do tej pory? Super jest. Znaczy wiesz co, ja gram na tanking specu głównie, bo ja nie mam żadnych umiejętności. Ten DPS robi lepszy DPS siłą rzeczy, tam masz o 20%, nie? No, no. Ale ja nie mam żadnych skilli do DPS-owania. Wiesz, no, tylko no, ten podstawowy jest... atak, nie? Może tam coś z czasem przyjdzie, ale... Ale Tiger Palma masz, nie? Nie. Nie? Czekaj, mam Tiger Palma, no, mam. Tiger Palm wystarczy w pełni ten i ten, jak się tam nazywa? No, no i Jab. Jab, Tiger Palm i ten, i ten kick cały, Blackout Kick. No. Nie, to słabo jest. Ja wolę, wiesz, tutaj mogę rzucić ten, mogę zionąć ogniem. A Fire Breath, tak? No, to jest pod Mastera, nie? No, mogę rzucić, wiesz, mogę rzucić kielichem z piwem, no wiesz, same rozkoszy. No to... Ja teraz takie małe World PvP już miałem przed chwilą, wiesz. Z gnomem walczyłem i powiem ci, że też była Monkiem. I wszystko fajnie by było, gdyby nie to, że zbyt bardzo panikowałem przy tych rolach i przy tych umiejętnościach, które pozwalają ci latać generalnie postacią. I powiem ci, że jak człowiek tego nie opanuje do perfekcji, to nie ma co, wiesz, pokazywać się na PvP, nie? To jest kwestia, wiesz, musisz wiedzieć, w którym momencie zrobić rol, żeby dokładnie powrócić do przeciwnika, bo możesz się minąć i jest wtedy dramat. Kurde, co ja z tym dramatem? Ja cały czas ostatnio mówię, to dramat, to tam, to dramat. Uj, proszę. Jakby mi zasób słów nagle się zredukował boleśnie. No, kurde, muszę... No nie, mów. Nie, muszę na piętnastkach muszę ten skinning robić. A mam 20 któryś poziom. Niestety Halo'my mają też swoje wady. O. One nie muszą mieć tego expa bonusa. Niekoniecznie to jest potrzebne moim zdaniem, no ale... Dokładnie. Mam też poradzić, no. Ja zaledwo robię, kurczę, wiesz... Ile to? 3-4 questy z jednej lokacji. Dwa instancje i lecę do następnej, nie? Tak dzisiaj to wyglądało między innymi. Nie no, na instancji to się trzepie expa straszliwie. Kurczę, jeszcze tego buffa miałem... Clear Mind, czy jakoś tak to było? Po prostu... No. Jezus, to była masakra. Wchodzę do pierwszego instansu, jaki był, dostaję 6000 expa od strzała. Zrobiłem 3 level na jednym instancie, mówię tak, kurczę, coś jest nie tak. Ale z drugiej strony, wiesz, po co tutaj się na tych balansach, wiesz, męczyć, to już się widziało tyle razy. Bardziej, że te questy są tam w Barensie jednak bardzo ciężkie. Nie, takie... nie, no te Barensowe są całkiem spoko. Znaczy no, teraz to okej, bo teraz chyba koło Crossroadów robisz, nie? Proszę? Koło Crossroadów robisz questy. No. O, to tam jeszcze okej, ale tam wcześniej... Ja nie robię questów teraz, ja farmuję skórki, wiesz? Aha, skórki. A wiesz, najśmieszniejsze, że przeniosłem postać tutaj z całą masą, wiesz, tego, rudy, a zostawiłem całą swoją skórę, którą wyfarmowałem gdzieś tam kiedyś. O Boże. No i muszę jeszcze raz, ale to nie szkodzi. Znaczy wiesz, tutaj to jeszcze pryszcz, ale gorzej będzie farmować skórę w The Burning Crusade i w Wrath of the Lich King. Znaczy The Burning Crusade to wystarczy, że do Nagrandu pójdziesz, będziesz bił, wiesz, cokolwiek. A, Klefthufy, no. Klefthufy albo coś tam. I to jeszcze wiesz, przy okazji możesz tego questa robić w Nessingwary, nie? Aha, no, no, tam, tak. To w sumie jeszcze okej. Okay. Ale... Nie, w tym, przecież w Northrendzie też jest taka lokacja. A, Solazar Basin, no. O, no. Kurczę, widzisz, no. Nie, spoko, to można też tam naklepać. Bardziej, że wiesz, że jakbyś już miał maksymalny ten skinning, to jest tylko kwestia 75 skilla, żebyś bił, nie? Także to nie będzie aż tak straszliwie dużo. No. Bo jestem leatherworkingiem, bo nie wiem, czy to teraz zbierasz i odstawiasz na później te matce, czy... Nie, od razu robię, wiesz? Od razu. Kurczę. Weź stuknij ten swój mikrofon. Patrz, to jest jednak kwestia mikrofonu, nie? No, chyba tak. A co, bo poprawiło się coś, czy...? Tak, poprawiło się. Jezus Maria. Weź to go regularnie stukaj, co 5 minut i będzie cacy. No może kamerę jest uszkodzony, wiesz, środkowo, to żeby... Ale teraz się za to sobie słychać, więc... To nie wiem, czy tak dobrze. No. Musisz, bo ja, wiesz, ja bym na live'ie to jeszcze nie, pół biedy, nie? Ale jakbym chciał cię zaprosić dziś na YouTube'a, to już muszę dbać o jakość. Ty też tak głęboką wodę rzucam w takim czasie. Też cię rozumiem, bo to jednak coś jakościowo też może jakiś dobry ten nagrać. Że cię w pełni rozumiem. Ale ilość tych skilli, to jak działa, Jezus, coś ty dobrego. Który może wczoraj, dzisiaj właściwie siedzieliście? Gdzieś 5-6 w tych okolicach. A jeszcze żeśmy przez ostatnią godzinę po angielsku robili live'a, bo byli kolesie z tego,
Z Ameryki przyszli na streama, bo oni czekali na premierę, nie? A u mnie leciał stream z tym. Z Mistem, bo oni jeszcze nie mieli, więc wszyscy byli strasznie ciekawi, nie? No Nexus po angielsku oczywiście wymiata, nie? Ty chyba też dosyć dobrze, nie? No nie powinno być problemu. No właśnie, no a ja tak wiesz, tak sobie, nie? Ja nie mam okazji ćwiczyć angielskiego, ale to dobrze mi też zrobiło. Ja też mówiłem, właśnie gdzieś tam chyba już nawet gadałem nawet na... No, chyba Borderlands z Rojem, że sobie ten nauczyciela od angielskiego zaczynam się umawiać, bo no. Wiesz, kiedyś to ja po angielsku dużo lepiej sobie radziłem, a teraz po prostu przez tą przerwę nie mam gdzie angielskiego używać, nie? Gierki no, wszystkie po polsku, goddammit. Spolszczone, bo to jeszcze YouTube wymaga czasami. No, teraz jeszcze, wiesz, polska gildia, jak jeszcze siedziałem w greckiej gildii, to po angielsku na tym speaku non stop się, wiesz, wygadało, nie? A powiem ci, że jakbyś teraz po prostu codziennie tak poświęcił, nie wiem, godzinę, dwie, żeby tak chociaż pomyśleć po angielsku, to jest naprawdę dobry, wiesz, sposób na poćwiczenie tego, nie? No, rzeczywiście bardzo dobry jakiś tam, wiesz, nauczyciel angielskiego, jeżeli... No nie wiem, czy do szkoły prywatnej będziesz chodził, czy nie, do... Nie, zamówiłem je do domu, nie mam czasu, żeby, wiesz, wychodzić z domu. Muszę grać, przecież jest premiera Mista Pandaria, nie? Mój bracie nawet radza się. Co robota, co? Zaradzać granie. Ja nie narzekam. To jest win-to-win situation, tak za mnie. Ja też robię przy komputerach, tylko ja muszę zapytać. Ogarnij z językiem. Ludzie cię oglądają też, a cię słuchają po części. No po części też. Ale to znaczy, to słowo, co powiedziałem, to jest szybkie bieganie po prostu. No to używaj, powiedz, szybkie bieganie zamiast zapie, no. I to będzie brzmieć. Dobra. Czego ja tu zmierzałem teraz, kurczę? Chcę World PvP, ale nie widzę nikogo, kto by mnie tutaj interesował. Mogę być waszym OJ. A właśnie, odnośnie Atina, bo mówił, że będzie robił Realm First 90. A on już chyba zrobił, nie? Nie, właśnie nie zrobił. Coś tam kitę wczoraj jakoś popuścił na tym live. Nie mógł się zalogować przez 5 godzin. I ten, i po prostu ktoś mu chwycił przed nosem. I tak z taką skruchą tak się przygotowywał chłopak i ze skruchą powiedział, że... No niestety nie udało mi się. Ale ktoś mówił, że on zrobił, to ktoś... Nie zrobił. Ktoś po prostu... No jak ktoś puścił ten, no. I ty jakiś ciśnij. Nie udało mi się, nie umiał się zalogować, nie. Ty stukaj mikrofon. Konkretniejszy, słabszy mikrofon, ale żeby nie szumiał? Sprawdzisz go? Nie, sprawdź, zawsze to wiesz. To nie jest jakiś kurczę. Ten mikrofon naprawdę świetnie działał swojego czasu i kosztował mnie tylko 5 zł. Ale ten teraz trochę droższy, ale nie czeka za to. Co robisz? Nie może nie zrobić. To jest chyba inna jakość, co? No, to ty? No. Gorzej czy słabiej jakoś ten? Jest różnica, nie? No, mniej szumów jest, ale brzmisz jak nie ty całkiem. Tak? Kurcz. Niestety, nic nie poradzę. Chyba, że chcesz tak po prostu, nie? Nie. Włącz ten stary już jakoś tam. Zawsze to szum może. No bo wiesz, mam wrażenie, że gadam z jakimś obcym kolesiem, no bez jaj. Dobra. Od razu się poczułem nieswojo. Chwila? Potwierdza się zasada, że droższy nie znaczy lepszy. Słuchaj mnie teraz? No, tak się słychać dobrze. Idź gadać gdzie indziej. Wszyscy chorzy, Nexus chory, mój brat chory, kurczę, wszyscy się zlecieli. No wiesz, rok szkolny się zaczął i się zaczęło rozsiewanie wirusów. No tutaj ktoś nawet na czacie mówił, że specjalnie do szkoły nie pójdzie i zje sobie surowego ziemniaka, żeby go brzuch rozbolał na drugi dzień. Dajcie spokój, to już nie lepiej się ten... Wszyscy w skrajności ludzie popadają. Nie, no przecież kurde, to nie lepiej powiedzieć, że brzuch boli? No nie wiem, no...
Przecież tego nie można sprawdzić. Ale może ktoś rzeczywiście chce. Kuba, daruj sobie. Co tego tak tępisz? No tam sraczka to nie jest... No, no, no. Bo ja się nie hamuję ze słownictwem. Tak, od dzieciaka. 700 kurde ludzi, a on siedzi tutaj o obstrukcjach gadam. A obstrukcja, jaki ładny wyraz, no mój Boże. A. Tak, tak, ten. Jak się to wie? Na USB mówisz mikrofon, tak? No chyba daje najlepsze efekty moim zdaniem, ale to... Kurczę. Ale wiesz to, ja się nie jestem jakimś tam mega ekspertem, jeżeli chodzi o sprzęt. Znaczy ja się spytam sąsiada, bo on jednak... No, 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 no. A Jezus, co się... Poczekam na Nexosa i może skoczymy do jakiejś instancji czy coś, ale tam znowu kurde poziomów naklepię i znowu będę do tyłu z tym, ze skórami. Już to nie ma problemu chyba. Teraz za każdego, skina dostajesz level upa, nie? To nie chodzi o level up, tu chodzi... No tak, tylko że, wiesz co, boję się, że dojdę do takiego poziomu, że po pierwsze będzie mi brakowało skórek, na przykład średnich. No. Wiesz, do skill upu, a po drugie, że dojdę do takiego poziomu, że mam jednak skilla za mało, żeby coś tam farmować, nie? Muszę właśnie sprawdzić, ja mam... Yes. Ale to i tak, poluzowali trochę na tych skillach. Bo teraz nie trzeba ten... Jest dużo łatwiej jakby levelować, nie? Te przejścia między dodatkami zdecydowanie ułatwili. Ja pamiętam w The Burning Crusade trzeba było nieźle się napocić, żeby dociągnąć do maksymalnego skilla, a teraz zdaje się wystarczy 20 mieć punktów mniej, żeby już łapać recepty z nowego. Tak, nie? Tak. No jest bardzo dobry pomysł, no. To przejście zrobili dobrze. Już pomijam fakty, znaczy nie wiem czy to dalej jest chyba w sumie, nie wiem, ten motyw z... Nie wiem czy miałeś kiedyś alchemię. W sensie w szkole? Miałem. Tam były motywy w Burning Crusade, że można było jakąś specjalizację do eliksirów, flasków i chyba transportacji. No i trzeba było instancje robić, ja miałem właśnie. Jezus, to było... Jezu. Nie wiem, czy to dalej jest, czy... Jest. Dalej są masteries. Na przykład jest mastery w tym... W transmutacjach i to wiesz, za każdym razem jak ktoś sobie gemy chce robić, to szuka takiego. Ja mam właśnie mastera gdzieś tam na innym serwerze chyba w transmutacjach. A no, ale kurczę, ta transmutacja to było miodzie po prostu. No. Jakiś gościu mi dawał 200 zł jakiejś matce, żebym mu transmutował coś. I się okazało, że kurczę, mogłem drugi taki item za fliko zrobić, sobie dla siebie zachowywałem. Szkoda tego kurczę, jednego godzinnego cooldownu, który tam zazwyczaj. Dobrze, dobrze, że to jest, kurczę, w ostatnim tym. Jaka fajna mechanika w ogóle, że jak zabijam gościa, to pojawiają się kuleczki. Jedna kuleczka, która może mnie wyleczyć, jak się na nią najadę, a druga kuleczka szczy, która mi ładuje, czy tak właściwie, jak podaliście. Nie wiem, czy takie coś zauważyłeś, jeszcze tylko tu... Wiesz co, mi jakoś, ja nie wiem, czy to przy twoim buildzie nie pojawia się, bo no, ja nie mogę tego chi... Jakoś mi to, kurde... Oberwał, ja pierniczę. Zgładzi mnie jakiś piesek preriowy. A dużo jest tam tych zwierzaczków, nie? W Baronesie? Ja już teraz mam 3 i muszę wszystkie 3 używać w czasie bitwy, żeby pokonać tego psa prewiowego, goddammit. Jezus. To rozumiem zabijać kurczę ludzi, ale żeby już zmuszać kurde małe gryzony do zabijania się nawzajem, to no, jest... No, przegięli, nie? Trzeba ich zgłosić gdzieś. Trzeba coś z tym zrobić. Myślę, że trzeba by to do jakiegoś radia podać Polsce, tam by się tym zajęli. No. O, wygrałem 10 bitew pytami. Fajny przerywnik, idziesz, farmujesz. Ja lubię takie farmy, wiesz, to jest, wiem, że to brzmi idiotycznie i wiele osób będzie się łapało za głowę, ale ja lubię takie farmowanie, gdzieś tam chodzenie, kopanie skórek. Czasami narzekam, kurde, muszę się cofnąć, pofarmować skórki, ale tak naprawdę bawi mnie to. Ja pamiętam, że za czasów jeszcze, jak tam nikt mnie nie znał i nikt nie chciał ze mną gadać, to pisałem na czacie i był fan też. Fajnie się gadało z ludźmi w ogóle. Kurczę. Jeszcze przed tym.
jeszcze przed Mistą Pandarią, chyba tydzień czy ileś, mogliśmy się przetransferować na ten serwer. Jakie tu ludzie RP robią, że aż miło popatrzeć, kurczę. Tak? O kurde. Bo w Dalaranie to kurczę, grupka 10 osób sobie siedziała i piło piwo, kurczę, w tym przy kominku. No, to się no, tutaj mają na wysokim poziomie to. Taki smaczek, nie? Taki dodatkowy. I kurczę. A i powiem ci, bo mówiłeś, że mounty, nie? Mounty, można mounty od 20 levelu i tak dalej, ale jak gram tym mąkiem i mam te wszystkie latania i inne pierdziłki, to mi się po prostu nie chce na mounta klikać, nie? Ale ty masz tego speeda? Ja mam, czekaj, co ja tu mam? Ja mam rola. Tego, co mówiłem wcześniej. A sprawdzałeś te inne role w ogóle? To... Ja mam na trzech cooldownach tego. Aha, i co, jak to działa? Fajnie? Spoko, no wiesz, ja cały czas dobiegam, nie? Ale w zasadzie to, wiesz, wydaje mi się, że to się bardziej do PvP przyda, niż aha, tutaj do takiego swobodnego levelowania, bo... To tam, wiesz, ja wsiadam do tego mounta już ostatecznie. Mhm. Pociska. Ale Flying Serpent Kicka chyba masz już, mi się wydaje. Wiesz co? Zaraz sprawdzę. Zobacz, jak to ci tą mobilność tak poprawi, że po prostu ci kopara opadnie. Ja po prostu tym latam i... Miazgę. Flying Serpent Kick. No, wyceluj sobie w jakąś otwartą przestrzeń i poleć sobie do przodu. Ale ja nie mam czegoś takiego. Jak to nie? Musisz mieć. No mówię ci, że nie mam. Celerity Dual Wielding. A druga strona? No to było na drugiej. Mam tak, Legacy of the Emperor, to jest buff chyba ten monkowy, to chyba każdy ma, nie wiem czy. Mam jakieś ożywienie, Resuscitate, Detox mam. Detox, o Jezus. Detox no jest fajny, no. To jest gra, no. No nie mam, to chyba musisz, tylko Windwalker ma. Jestem ciekaw. Na którym to poziomie było? Na Flying Serpent, no to jest Windwalker, nawet pisze pod tym. Tak? No. Kurczę. Bo tak lecisz zdrowe 30-40 yardów do przodu, to jest... Wow, ale to jest 25 cooldownu ma. No nie, fajnie, że te specy się różnią, tak? Tylko wiesz co, czego zauważyłem, jaki jest problem na początku z Monkiem, że on nie ma tego heala jednak, tak jak reszta pozostałych klas, że tam chyba od 10 czy któregoś poziomu już ten heal jednak bazowy mają. A musiałem czekać na Expel Harma chyba to się zdaje. Ale Night Elf mi ucieknie. God damn it. Musiałem się przełączyć na specę, na inny spec, żeby mieć kulasza. A tam wciągnął gdzieś. No nie, ucieka mi. Znaczy on sobie po prostu jedzie, on pewnie nikomu nie szkodzi, ale ty, jesteśmy na serwerze PvP, to już nie będę go. No, zaraz... Wypadałoby, nie? No. Przecież wypadałoby się przywitać, nie? Nożem w plecy. Z tam właściwie kijem. Pałką. Kurczę, ten kwilon świetnie wygląda. O, żałuję, że nie kupiłem tego. Wycynerki. Ale pewnie w sklepie coś się podobnego pojawi za jakiś czas, także... Najgorzej. Do lekarza idziesz? Uh-huh. Nie zamykam drzwi. O cholera. Spróbuję pokonać wiewiórkę. Wiewiórka. No możesz tą spugawioną wiewiórkę w tym... się nazywało Silverpine Forest. Ale wiesz, jaki to jest dramatyczna muza, wiesz, idziesz sobie, farmujesz sobie mopki, nie? No. A nagle wiesz... O ja pierniczę, wiewiórka rzuciła we mnie orzeszkami. No, Nadbarash, jak się tak nazywa. I powiem ci, że ta muzyka, połowa tej muzyki jest z Warcrafta 2. No widzisz. Fajne rozwiązanie, że nie musieli też się, wiesz, martwić o jakichś kompozytorów, kurczę, 8-bitowych, tylko... No to, a to ma swój urok, nie? No, wracamy jak to wspomnienia, jeżeli ktoś tam kiedyś grał, może. A, patrz, zaatakował mnie ten elf, co ja go w ten. A jest tutaj jakiś. No. O, ładnie. To Clash użyłeś jeszcze, jak to się nazywa? No, tylko to jest na cooldown. Kurde, skubany się leczy. Ładnie. Nie zabiję go. Madę. Musiałem się odsunąć, cholerny świat. Patrz, on może na dystans się napierdziewać. Podka się na tym. Kurde, zmisowałem tym. A my tam teraz chciał być obok ciebie, kurde.
Cholera, nie mam skilli, żeby z nim walczyć. To, co to jest w ogóle za spec, kurde? To jest na healu. O, to nie wiem czy... To healing tego druida to jest straszna rzecz. No, no, no. Robię co mogę, ale... Cały czas na full health. O, musi, to trzeba jednak kurczę jakoś. Nie wiem, czy Brewmaster ma jakiegoś ten stuna. Wiesz co, ja mam tego palma, ale to mi i tak nic nie da, bo się uleczyć nie mogę. God damn it. Nie miałem szans, wiesz, on się cały czas leczył. Gdzieś tam w jednym momencie jak uciekł, tego mogłem dopaść, ale... Znaczy, to nie ma co mówić nawet o balansie między, znaczy o tych low levelach, nie wiem co. No, no, no. To jest po prostu głupota. Kurde, no. To ma balans. Nie mam czym w ogóle, nie mam nic, nie mam jak skontrować, ale to w ogóle to był chyba, wiesz, to był chyba druid na healu. Mhm, no resto i po prostu się shiftował w tego, w kotka, żeby... No, działać. No nic, trudno. Głowa do góry! Nie, spoko, no ale ty wiesz, to będzie kiepska sprawa będzie przy, wiesz, przy takim balansie. Szczerze mówiąc, to się z takim brakiem balansu to nie spotkałem do tej pory przy dodatkach, wiesz, one gdzieś tam się na 70 trafiały, nie? No. A tutaj, wiesz, no koleś się, wiesz, w mgnieniu oka leczy do fulla, nie? A Nexus tu siedzi, kurde, i udaje ten... Awkę. No, niestety. No, trudno. Na porarę. Zobaczymy, czy mnie będzie ten. Czy mnie będzie molestował ten. Jak ktoś mówi, że zaraz jedzie, tylko nie wiem gdzie. A. Dobra, jedzie na mauncie chyba. No. Bo może ci go zabić. Nie, aha, ja go mam dodać, kurde, on już wrócił. Nie musimy polować na tego alianta, bo to. Nie widzę po. Kurde, Felek. Ja coś jeszcze robię, bo tak nie daje mi znać. Ja mówiłem, że ja jadę zaraz po tego, po te boksa, nie? Ja zaraz będę. No. Aha, to weź się wyloguj, bo tutaj jakieś szalone elfy latają. No, ja ci przyszedłem pomóc, wiesz? Nie. Dobra, to ja spadam. No. Jest ja niefracone, jak to zrobiła, to samo miałem z Diablo 2, a czy 3, nie? Wszyscy już grają, wszyscy już się tam cieszą, mówią, podniecają się, kurczę, ja dalej. Muszę czekać następny dzień, żeby odebrać, kurczę, to... No to musiało być straszne. No to jest naprawdę straszne, kiedy ja się tam wiesz, przygotowywuję wszystko tutaj. Właśnie to ja niewiele mogłem zrobić z tanking specem. No. Niektóre specy niestety mają tak deficyt tych skilli i umiejętności. Wiesz co, ja nie mogę narzekać na braki, wiesz, umiejętności. Ja mam ich sporo, tylko że one są zupełnie nie pod PvP, nie? No, chyba że tak. Ja dosyć długo mogłem przetrwać tą walkę, tylko nie mam żadnego samoleczenia jeszcze. Może jak będę miał jakieś leczenie. Ale i tak, wiesz, on się tym rejuvenation przehealowywał na maksa, nie? On to jest, kurczę, masakra. Znaczy, że Windwalker ma troszeczkę lepiej pod tym pod względem PvP, wiesz? Co? Że Windwalker troszeczkę lepiej wygląda pod takie... Pod... Nie, no pewnie, większy DPS. No wiadomo, nie? Bo to jest w końcu, wiesz, DPS większy i ten, jednak DPS pewnie. Ja nie zastanawiam się, czy wziąć właśnie drugiego speca właśnie jako healer. Czy też lepiej sobie zrobić tego DPS-a. Ja gdzieś tutaj szukam jakiegoś... Może sobie DPS-a wiesz zrobić, nie ma problemu. Jest naprawdę świetny. Ale ja lubię healować też. Właśnie widziałem, że chyba tylko jeden skill, nie? Chyba więcej skill dochodziło do healowania. Ja w każdym razie... Tar Fardel, gdzie ty jesteś, kolego? Ciekawe. Szukam lokacji z ciałem jakimś i nie mogę gościa znaleźć. Weź ten, pstryknij mikrofon. No, od razu lepiej. No, tylko że on wtedy ci przycisza go, wiesz? To jest, on chyba zmienia czułość, ten mikrofon. Kurczę, nie wiem gdzie jest ten wredny... cel.
będę dzisiaj unboxing robił. Zobacz, po panie w środku rzeczy. A, teraz cię nie słyszę jednak. Co się spopsuje z tym twoim mikrofonem? God damn it, muszę czytać questy. Już dawno tego nie robiłem. Wiesz co, może zobaczyć, jak z kamery działa mikrofon. Taka opcja może być. Masz internetową? Czasami te mikrofony są, a kamerę masz podłączoną pod USB, nie? Tak, tak. No to powinno być dużo lepiej. Tylko? I co, słychać mnie? No kurde, stary. 5 razy lepiej, no. No, taki Logitecha ładna. Za fejko. Nie powiem co tam. Teraz nie, no teraz cię świetnie słychać i zero szumów. No kurde, no. To się tak człowiek męczył i nie musiał kurde nawet trzymać tego niedaleko. Czemu nie powiedziałeś, ja pierdzielę, gdzie jest ten korps? Wiesz co, wcześniej wydaje mi się, że miałem obydwa mikrofony włączone i mogło się to spieprzyć. Teraz po prostu jeden wyłączyłem. Też bardzo możliwe, nie wiem. Fardel! Nie mogę questa uzupełnić, bo kurczę, nie wiem znaleźć gościa. No i może robimy tego samego. Ja właśnie jestem w... Nie ma w ogóle lokacji podanej żadnej. No, ojciec, chcesz robić teraz? Waszyn Veil szuka. O, to jest ten głupi quest. O Chryste. No właśnie, gdzie jest ten bubek? On był gdzieś na brzegu, jego duch, wiesz, i z tym się trzeba gdzieś tutaj bić. Kurczę, on jest tak beznadziejnie skonstruowany, ten quest, i wszyscy na niego narzekali. Jak ja tylko patrzyłem, też żeby się dowiedzieć, jak go mam zrobić, to było na Wallheadzie 112 komentarzy na temat tego questa. A jakieś wskazówki były? Wiesz co, kurczę. Ja wiem, że on gdzieś tam z jednego miejsca przychodzi do drugiego, z tej wysepki, czy tam na obrzeżach tej wysepki. No wiem, na wysepce go nie było, z Kubańca już szukałem. Jest chyba martwy z tego, co pamiętam, czy tam jego jakieś zwłoki były. Właśnie szukam, no na wysepce nie było zwłok, chyba że leżą w krzakach, ale... Przecież jak najwyżej to oleję, tam... Nie mam ciśnień, żeby robić wszystkie questy.